20 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach mieliśmy możliwość spotkania się z przedstawicielami kombatantów polskich oraz Stowarzyszenia Antyfaszystowskiego. Wspólne działania mają na celu walkę z odradzającym się faszyzmem na terenie Niemiec. Zunächst einmal müssen wir auf eine gemeinsame Vergangenheit zurückgucken. Das erfüllt uns mit Nawiązujemy do istniejącej już współpracy z polskimi kombatantami i chcemy wyrazić swoją wdzięczność za to, że również Polacy i polski ruch oporu bardzo się przyczynił do tego, żeby wyzwolić Niemcy od faszyzmu. Nawiązujemy tutaj do tradycji, która się wytworzyła, bo 10 listopada ubiegłego roku wspólnie niemieccy antyfaszyści i polscy partyzanci, kombatanci uczestniczyli w blokadzie marszu faszystowskiego, który odbywał się we Frankfurcie nad Odrą i chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność i po raz drugi zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów biurowych dla nowo powstałego Miejsko-Gminnego Biura Kombatantów Rzeczpospolitej. W obliczu faktu, że coraz mniej świadków tamtych wydarzeń historycznych żyje, chcemy podkreślić naszą wdzięczność wobec nich za to, że możliwa jest Europa bez niemieckiego faszyzmu. Wszystkiego dobrego i dużo powodzenia w dalszej pracy Stowarzyszenia Kombatantów. A ja bardzo serdecznie dziękuję za tak wspaniały prezent, któryśmy go się nie spodziewali. Tak, tak. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie Janie, w jakim celu spotykamy się dzisiaj tutaj w Urzędzie Miasta? Ja, gdy zostałem prezesem 9 lat temu, rzuciłem hasło wśród naszych organizacji pozarządowych. Utopić topór nienawiści. Dość myśmy przeżyli, proszę panią, okupację niemiecką, okupację rosyjską. Jestem kombatantem, walczyłem w II wojnie światowej. Teraz obecnie chcę wspólnie z organizacjami niemieckimi walczyć z organizacjami faszystowskimi. Walczmy z faszyzmem. Nie pozwólmy, aby nasza walka poszła na marne.